Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Panie trenerze, ostatecznie walkover, czy to była dobra decyzja? Nie wiem, podjął ją jury, podjął sędzia, bo te prace, które były wykonywane, one nie przyniosły spodziewanego efektu, bo to tak jak był na początku, tak był i teraz taki sam. Różne przyczepności, różne miejsca i myślę, że to jest słuszna decyzja, bo zdrowie zawodników jest moim zdaniem chyba najważniejsze. Byliście tutaj od rana, jak ten tor był przygotowywany? Oj, no starali się. Tutaj nie można zarzucić nic działaczom tutaj miejscowym, że nie starali się. Robili, próbowali, no ale ten tor, nie wiem, według mnie ma za mało tego materiału wiążącego i wygląda tak, jakby piasek był po prostu na plaży i tyle. Czy to komplikuje jakoś sprawę przed meczem z Bydgoszczą? Jak będzie wyglądał najbliższy tydzień przygotowań przed chłopakami? Tak, no, na pewno chcieliśmy tu jechać. Przyjechaliśmy, żeby sprawdzić się z mocnym przeciwnikiem. Mielibyśmy porównanie w stosunku do Bydgoszczy, która tu jeździła w piątek. No tak, nie jedziemy. Mamy treningi dwa, piątek, sobota przed Bydgoszczą. Chcemy już zrobić taki tor, żeby pasował wszystkim zawodnikom. I to wszystko. No i w niedzielę jedziemy mecz. We'll be right back.